No, chyba ja już się urodziłem z powołaniem. Jakoś to ciągle za mną chodziło. Bardzo wcześnie byłem związany i z kościołem, i z ministranturą, także tak dosyć gorliwie to realizowałem. I po szkole podstawowej pojawiła się możliwość, bo otwarto niższe seminarium w Częstochowie wtedy, w 1951 roku, za czasu księdza biskupa Golińskiego. I wtedy podjąłem decyzję pójścia do niższego seminarium tutaj w Częstochowie. To było przy ulicy Paulińskiej seminarium, której właściwie dzisiaj już nie ma. Później, żeby zlikwidować to, co było związane z Kościołem w tym okresie, to był taki czas trudny, to zaprzestała istnieć ulica Paulińska. Zrobiono z niej ulicę Różaną, a Różana to była troszkę dalej, taki przesmyk tylko. Później z Różaną, która nazwana została raczej tak w cudzysłowie, ponieważ była bardzo zabrudzona ta ulica. Po tych przemianach dopiero społecznych zrobiono z tej ulicy ulicę biskupa Teodora Kubiny. I tak jest do dnia dzisiejszego. I to było 4 lata. To normalne liceum, gimnazjum. Tutaj robiłem maturę, która, nawiasem mówiąc, nie miała praw państwowych. Pisaliśmy normalnie maturę, ale bez praw państwowych. Także mam właściwie dwie matury. Później robiłem maturę jako eksternista z wszystkich przedmiotów, ale będąc już w Krakowie, w seminarium na studiach. Biskup mówił: a czy Wieczorek wie, że Wieczorek będzie księdzem? Jak Wieczorek księdzem nie będzie, bo to różnie może być, i wtedy będzie miał tylko szkołę podstawową. Niech Wieczorek zdaje maturę państwową. No, podjęliśmy decyzję, że będziemy tą państwową maturę też zdawali. I tak się złożyło, że zdawałem maturę państwową tu w Częstochowie też, w liceum, w budynkach Liceum Traugutta na Jasnogórskiej, gdzie, nawiasem mówiąc, za wiele, wiele lat, jak już tutaj przyszedłem do Częstochowy, uczyłem tam w liceum muzycznym, bo w tych budynkach dawnego Traugutta jest liceum szkoła muzyczna. No i tak to się ciągło. No i jestem, Bogu dzięki, już 53 rok kapłaństwa. Kryzysu jako takiegoś wielkiego to raczej nie miałem. Tak jak wszędzie. Zresztą nie było czego żałować, bo nie czas żałować, różne lasy płoną. No ale ja, takiego kryzysu jakiegoś ściśle sensu stricto to raczej nie było. Zresztą dosyć wcześnie zostałem wrzucony, jak na owe czasy, w posługę taką już konkretną, proboszczowską. Wtedy normalni księża szli na parafię mniej więcej w wieku 20 lat, 25 na samodzielne placówki, a mnie wrzucili, kiedy miałem 9 lat kapłaństwa. Więc to było takie publiczne zgorszenie, że taki młody i na parafię, ale nie pamiętali chyba o tym, mówiący to, że dostałem niebo i ziemię. To była parafia Rzeżęczyce i tam tworzyłem parafię. Ani kościoła nie było, ani plebanii nie było, tylko kapliczka taka przydrożna i to był kościół parafialny. I tam budowaliśmy, za 2 lata wybudowaliśmy kościółek, plebanię, no i później sukcesywnie wyposażenie tego kościoła. Ale zaangażowanie ludzi było niesamowite. Ludzie tam się budowało dniami i nocami. Także powstała ta budowla bardzo szybko. Zresztą najpierw została dobudowana taka przybudówka z jednej i z drugiej strony bez wiedzy i zgody władz państwowych. I następnego dnia już
położono rękę na tym. Ludzi straszono, żeby to rozburzyć. Ludzie oczywiście nie chcieli tego rozburzyć. Przez 2 tygodnie mieszkali w tej kaplicy dzień i noc, żeby nikt nie rozburzył tego. A jak się pokazał jakiś samochód milicyjny, to dzwonili w dzwonek i cała wieś leciała, stawali koło kapliczki. No i tak to się zaczęło. Ja byłem cały czas zdecydowany do kapłaństwa, cały czas. I czy byłem w seminarium, do tego stopnia, że w niższym seminarium na przykład jedną klasę powtarzałem, drugą klasę, ale to było ze względów chorobowych, zdrowotnych. Także 2 lata siedziałem w tej drugiej klasie, ale później szedłem tak już do zdecydowanie bardzo. Pan Bóg jest zawsze Bogiem. I jeżeli się ma łaskę wiary, to właściwie nie ma różnicy, czy jest się młodym, czy jest się w sile wieku, czy jest się u syłku lat, tak ja w tej chwili. Ale to jest sprawa wiary. A wiara to jest łaska. A łaska to jest dar. A z darem można zrobić wszystko, co się chce. Tak jak z prezentem, jak z darem. Dostaje się coś na imieniny, piękne kwiaty, stoją dzień, 2, 3 i na śmietnik. Prezent obejrzy się, no właściwie przyda się, a właściwie też nie przyda, komu innemu się da. Ale to jest dar i z darem człowiek może zrobić, co chce. Może go przyjąć, zaakceptować, radować się nim, powiedzieć, o, taki byle jaki dar. Ale to jest łaska. A łaska po łacinie to jest gracja. A gracja to jest coś pięknego. Ktoś porusza się z gracją. Czyli tak efektownie, pięknie, wspaniale. To chyba to atmosfera parafii. Ale i to i dom rodzinny, gdzie sprawy religii były zawsze takie, że tak powiem, normalne. Tam nie było jakichś takich wybryków, wyskoków i tak dalej. To była normalna, bardzo taka rzetelna praca rodziców, taty, mamy. Taka normalność była. Tam nie było takich ochów i achów. Tylko była normalność. Żeby była normalność, to musi być normalna rodzina. O co teraz jest coraz trudniej. I to widzimy nawet wśród kandydatów idących do życia zakonnego, do seminarium. Dosyć często się zdarza, że przychodzą ludzie z rodzin rozbitych, dysfunkcyjnych, gdzie już człowiek nie wynosi z domu tych pewnych wartości, dostrzegania tego drugiego człowieka. Widzi się brak tej asystencji, na przykład ojca, najczęściej ojca. A taki młody chłopak potrzebuje ojca, bo dla dziecka, a zwłaszcza dla chłopaka, postawa ojca jest czymś bardzo istotnym. To jest takie odniesienie się, że o, to tak jak tatuś tak zrobił. Tatuś to jest ktoś dla chłopaka. To jest autorytet. I tutaj jest właśnie to odniesienie ojciec i na płaszczyźnie wiary Bóg ojciec. Bóg ojciec. Jest znów to odniesienie takie do Boga Ojca. A ojca człowiek potrzebuje. I w rodzinie też bardzo potrzebuje ojca. Więc tam nie było jakiegoś takiego słownego edukowania. Zresztą rodzice byli z wykształcenia ludźmi prostymi. Tatuś był z wykształcenia murarzem. Był majstrem murarskim. I całe życie to było to.
Mamusia normalnie zajmowała się domem, tak jak większość kobiet w tym czasie, ale to była bardzo zaradna kobieta. Była do tańca i do różańca. Nie było jakichś tam luksusów w domu. Teraz nieraz jak się słyszy, jak to prawda, no, dziecko nie ma swojego biurka, dziecko nie ma swojego pokoiku. A nas było rodzice i czwórka rodzeństwa. Siostra i trzech chłopaków. Mieszkaliśmy w jednym pokoju i była kuchenka. I nie pogryźliśmy się, nie pobiliśmy się i szkołyśmy skończyli. I tam, jak mówię, nie było kształtowania tego słownego, ale to było kształtowanie postawą mamusi i tatusia. Oni tam wiele nie mówili. Tylko człowiek wiedział, że to do mnie należy. To była taka edukacja przykładu, a nie słów. Ja w ogóle dużo czytam. Czytałem i w czasie szkoły, zwłaszcza w tym niższym seminarium, to myśmy bardzo dużo lektury mieli. Zresztą mieliśmy nauczyciela. Tutaj w niższym seminarium to był brat szkolny, brat Stanisław Rybicki, taka znana postać w Częstochowie. No to myśmy tych lektur przerobili bardzo dużo. I ja dużo czytałem i dużo czytam. Zresztą widać tutaj nawet, no w tej chwili są fragmenty biblioteki, bo przy przeprowadzce się tutaj już to wiele lektur przekazałem do niższego seminarium, do biblioteki, zwłaszcza tych takich tematycznych z literatury, z historii i tak dalej. Kiedy przyszedł czas choroby, tutaj były te przeprowadzki różnego rodzaju, ja leżałem w szpitalu, to wiele zostało odłożonych do biblioteki wyższego seminarium. To już takich bardziej teologicznych, które jeszcze właściwie nie trafiły do seminarium. Tylko leżą tam gdzieś na dole w piwnicy, bo jak tu robili remonty, to tam to wszystko znieśli. A te takie bardziej proste to przekazałem do biblioteki parafialnej, która też w tej chwili jest, że tak powiem, w takiej rozsypce. Ale to jakoś się na pewno sklei. Także lektura jest czymś ważnym. A zwłaszcza literatura faktu. Żeby się można było na kimś oprzeć. Dlatego jak ja nieraz kazanie mówię, to biorę jakąś książkę. Jako potwierdzenie, że nie mówię to ja jako ksiądz, bo po to jest ksiądz, żeby gadał, po to gębie daje jej, żeby gadała, tylko, że nie tylko ja tak mówię i tak czuję, ale ten ktoś, zwłaszcza ktoś, kto miał czy ma do powiedzenia w świecie nas otaczającym, czy to na płaszczyźnie nauki, czy kultury, literatury, sportu nawet, bardzo często tutaj te sprawy z życia tych sportowców, jak potrafią pogodzić życie wiary z życiem codziennym, jak potrafią być świadkiem wiary. Bo tak jak w adhortacji apostolskiej napisze papież Paweł VI, że świat dzisiaj potrzebuje nauczycieli i świadków. Ale jeżeli potrzebuje nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. I bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli. Bo można mówić, święte słowa, a to jest moja krowa. Więc potrzebuje świadków. I to jest, to samo jest w życiu naszym codziennym, religijnym. Musi być przełożenie w życiu codziennym, żeby być świadkiem. Żeby nie tylko być w kościele, ale wyjść z kościoła i moje życie ma mieć przełożenie na codzienność, szarą codzienność. Bo inaczej to nie wystarczy przewracać oczka na lewo i na prawo, tylko to musi być już zakotwiczone w życiu człowieka. No, ja żyłem w czasach, kiedy byłem piękny i młody. W tej chwili tylko zostało i, albo właśnie kropka nad i.
żyliśmy w czasach bardzo trudnych, gdzie była ta bardzo wielka indoktrynacja. Z tym, że no, ja byłem w niższym seminarium, to byłem w jakiś sposób uchroniony od tego. Ale wtedy to przecież presja na młodych była ogromna. A później już kiedy, na przykład to, że kiedy zdałem maturę, była propozycja złożona mojemu ojcu, żeby wybił mi z głowy kapłaństwo. Że dostanę się, gdzie będę chciał, na jakieś tam studia, byleby tylko nie do seminarium, byleby nie do kapłaństwa. No, a ja się uparłem i jestem księdzem. Także ta indoktrynacja była wtedy ogromna. Ten materializm był wciskany na siłę, ten taki ideologiczny. Mój brat, starszy ode mnie, dlatego, że ja poszedłem do seminarium, że tato powiedział, że niech on decyduje o drodze swojego życia, to mojego brata wzięli do wojska, do karnej jednostki górniczej do Jaworzna. I tam był w tej słynnej jednostce wojskowej jako górnik. To była taka właśnie sytuacja wtedy, jeśli chodzi o tą młodzież. Ale wiedzieliśmy to, że to jest wróg taki czytelny, jednolity. W tej chwili jest inne oddziaływanie na młodych. To wcale nie znaczy, że dzisiaj jest młodzież zła, bo zawsze były plusy i minusy. Zawsze były wzloty i upadki. Zawsze. Ale na przykład dużo uczyłem. Przez 32 lata uczyłem religii. Aż do czasu, kiedy tam przyszły te sprawy chorobowe, sercowe, kiedy już lekarze mi odradzili. Nawet tu w Częstochowie, jak przyszedłem do parafii, to przecież uczyłem tutaj w gimnazjum i uczyłem w szkole muzycznej tam na Jasnogórskiej. Z tym, że tamta młodzież była bardzo taka elitarna, artystyczna, bo to muzycy, prawda, to tak oni, taki skrzypek na dachu, wejść, zaistnieć, prawda. Ale to była bardzo, bardzo sympatyczna młodzież. Co prawda klasy nie były duże, największa klasa to chyba było 22 osoby w klasie. Była bardzo sympatyczna młodzież. Tutaj też się uczyłem w gimnazjum, na poprzednich placówkach to wszędzie uczyłem. Na pierwszej placówce ja miałem 32 godziny religii w szkole. Jak dzisiaj się mówi księdzu czy katechecie, że no, to jest nie do pomyślenia. A uczyliśmy nie w szkole, tylko w punktach katechetycznych. Jeździło się po wioskach, w mieszkaniach prywatnych. Dzieci przychodziły, czy tu w Częstochowie młodzież przychodziła. Wieczorami się młodzież uczyło. W piątek wieczorem, w sobotę, w niedzielę po mszach świętych młodzież przychodziła. I tej młodzieży było sporo. Pewnie, że procentowo wielu nie chodziło wtedy. Ale ci, którzy chodzili, to wiedzieli, po co przychodzili. I z tymi młodymi, którzy przychodzili, to można było konie kraść. Oni wiedzieli, czego chcieli. Pamiętam, że jak w Częstochowie byłem wikariuszem Stanisława Kostki, to po mszy świętej mieliśmy religię. Tu przy parkach był taki budynek, gdzie jest CPL. CPL-ia była, teraz to kino tam, coś takiego. Tu był sąd biskupi, stołówka, sklep, Veritas i tam salki mieliśmy. To ta młodzież, proszę księdza, idziemy na bitówę, bo wtedy była modna msza święta bitowa na halach na Jasnej Górze. Bo już czas, żebyśmy zdążyli. Ale ta bitówa im dosyć szybko też przeszła, bo to się mówi, o, bitówa, to było. W końcu ci, którzy chcieli, to przychodzą po to, żeby się pomodlić, bo Kościół nie jest od bitu. Kościół nie jest od bitu. Na bitówę to mogą iść na dyskotekę, tam się wyszumią, wyszaleją, a Kościół jest po to, żeby się wyciszyć. Powiem, że to nie może być jakaś atmosfera jakiegoś smutku i tak dalej, ale Kościół jest do czego innego. Tak przynajmniej odczuwam. Musi być radość, bo
smutny święty to smutny święty, ale Kościół ma inne posłanie, inne przesłanie. No w tej chwili jest, to mówiłem o tym materializmie takim ideologicznym, marksistowskim, leninowskim. Dzisiaj jest materializm praktyczny. I po linii najmniejszego oporu, jakoś tak. Wielu ludzi się pogubiło. I młodych, i starszych. A właściwie najpierw starzy się pogubili. Rodzice się pogubili. A później w tej atmosferze wyrasta młody człowiek. Zresztą wystarczy popatrzeć u nas w parafii. Jest bardzo dużo młodych ludzi, dziewcząt, chłopców, ładna grupa ministrantów i tak zawsze przecież było, jest. Księża normalnie pracowali, troszczyli się o to. No ale jest też sporo ludzi, którzy chodzą po obrzeżach, których bardzo trudno jest przyciągnąć. I stąd jest to, że tak powiem, oddziaływanie duszpasterstwo indywidualne. Nie przez księdza, ale przez kolegów, przez koleżanki. Żeby spotykając się na co dzień w różnych miejscach, ich zachęcić, ich przyprowadzić. Przecież tutaj jak u nas w parafii, jak są rekolekcje młodzieży, to księża rekolekcjoniści są zdumieni zachowaniem młodych. Nie trzeba nad młodzieżą naszą stać. Zresztą, kto tam robi propagandę szeptaną, to sobie robi propagandę szeptaną. Zwłaszcza jak są rekolekcje, że tak powiem, na kartki, że trzeba sprawdzić, czy był, czy nie był, no, bo jak go nie ma na rekolekcjach, to on powinien być w szkole. No a wielu sobie robi wtedy długi weekend i żegnaj gienia, szukaj sobie innego jelenia. Ale ci księża, a przecież przez tyle lat, jak już jestem 22 lata, z tym, że 2 lata jestem już, jak się mówi, na aucie, to są zdumieni zachowanie postawą młodych. Bo ci, którzy przychodzą, to wiedzą, czego są. Gorzej jest na przykład ze szkołą podstawową, jeśli chodzi o zachowanie. No to takie dzieci rozparzone. U nas w Polsce to się dokonywało bardzo tak sukcesywnie. Nie było to jakieś rewolucyjne, ale było ewolucyjne. I Bogu dzięki. Bo na Zachodzie miejsce tabernakulum nie było już w głównym miejscu, centralnym, tylko gdzieś tam zepchnięte do bocznej kaplicy. I było tak, że się nie mówiło Najświętszy Sakrament, tylko Święta Rezerwa. Do tego stopnia poszło. Powstało następne niebezpieczeństwo, bo moda na te grupy różnego rodzaju, duszpasterskie. I później każda grupa duszpasterska miała swoją kapliczkę, że tak powiem, swój ołtarz, a nie było ich we wspólnocie. To się rozsypało, zwłaszcza na Zachodzie. Chociaż i u nas w Polsce też tu i ówdzie powstały takie tendencje, takie trochę rozłamowe. Trochę rozłamowe. Tak. Ale Sobór Watykański II, bo to za moich czasów przecież myśmy robili te akcje modlitewne i inne, okołosoborowe, miał wielki wpływ na liturgię, bo no, sprawa języka, no to wiadomo. Ja jeszcze odprawiałem przecież po łacinie. Jak byłem święcony w 61 roku, to odprawialiśmy po łacinie. Później uczyliśmy się tego, że tak powiem, nowego. No ale tyle się człowiek nauczył, to i tego się też nauczył. Także to jest ten plus tego otwarcia się. No, był problem odprawiania twarzą do ludzi. Człowiek jak odprawiał tyłem do ludzi, to tam, że tak powiem, miał ich gdzieś wszystkich. A ty teraz to musiał mieć ładną gębę. Musiał nawet piękne zęby pokazać. I te, które bolą, i te, które nie bolą. No tak w każdym razie to było to wyjście naprzeciw. Do dzisiejszego dnia i przecież
jest zezwolenie na odprawianie mszy świętej w rycie trydenckim. Jest zezwolenie. Chociażby u nas na Jasnej Górze jest odprawiana msza święta po łacinie i to jest możliwe i to w wielu miejscach na świecie jest. Także to nawiązanie do tej dawnej tradycji. Także to powinno być podtrzymywane, ale znów, żeby nie mieszać. Jeżeli jest msza święta trydencka, to niech ona będzie trydencka. A jeżeli jest już według przepisów, które się od czasu do czasu zmieniają. Co rusz są jakieś nowe instrukcje liturgiczne postaw księdza przy ołtarzu. To nie jest jak się chce komuś przy ołtarzu zachowywać. Huśtać się, gibać się, ręce podnosić. Tam jest wszystko powiedziane, jak ręce powinny wyglądać przy rycie. To nie jest prywatny folwark. Tam bardzo wszystko jest bardzo klarownie pokazane. Bo to nie jest prywatny folwark księdza przy ołtarzu. Taka akomodata, renowacja się to mówiło. Odnowienie i dostosowanie do warunków. Przecież w krajach afrykańskich zachowuje się pewne ich przyzwyczajenia. Czy chociażby procesja z darami ofiarnymi w takim tanecznym kroku podchodzą, śpiewają, zachowują. Założenie na przykład Ojcu Świętemu tych girland na tego, czy pióropusza i tak dalej. Pewne rzeczy, które nie są istotne, one są tylko takie towarzyszące, ale to też, żeby nie stworzyć z tego takiego widowiska zabawowego czegoś. Żeby została zachowana istota. Jeżeli mamy uczestniczyć we mszy świętej, to powinniśmy wiedzieć, co się na tej mszy świętej dzieje. Kiedyś, jak się odprawiało mszę świętą po łacinie, za moich dawnych czasów, jak się to mówi, to jest znak, że się starzejemy. Ksiądz mówił in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. A służący pan kościelny, bo na pierwszej parafii chociażby we Wrzosowej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego przeżegnał się po polsku i mówił Ojcze nasz, a ksiądz mówił ministranturę po łacinie, bo jak ministrantów nie było, to dziadek ministrantu nie umiał. Było przenoszenie mszał i tak ten dawny obrzęd. Ksiądz dawał znak, że trzeba powstać. Ksiądz przechodzi na siadek ołtarza, żeby w tym czasie przenieść mszał na drugą stronę ołtarza, bo Ewangelia była z drugiej strony i kładł rękę, że przeczyta już lekcję, to pierwsze czytanie i mówiło się Deo gratias, czyli Bogu dzięki. A dziadek kościelny mówił geografia, bo wiedział, że się jego wnuczki uczyły geografii. Więc wracam do tego pytania. Uczestnictwo powinno być świadome. Jeżeli była msza święta po łacinie, to ksiądz sobie, a ludzie sobie. Ksiądz odmawiał modlitwy przed podniesieniem, po podniesieniu, a organista w tym czasie śpiewał pieśni różnego rodzaju. Także nie było tej łączności wiernych z tym, co się dzieje. Oni byli obecni w kościele ciałem, ale mentalnie byli trochę w innym świecie. Oni przyszli spełnić obowiązek, bo to wynikało z ich wiary, z przykazania Bożego i kościelnego, ale oni mieli swój świat, modlitewny swój świat. A w tej chwili jest to włączenie się w to wszystko, co się dzieje przy ołtarzu. I to jest plus. W tej chwili prawdziwych architektów sakralnych to mamy niewielu. Od tego trzeba zacząć. Bardzo wiele kościołów, tych niby, jak się to mówi, nowoczesnych, to ma wiele do życzenia. Oczywiście chodziło o to, żeby taka była architektura kościoła,
żeby się nie można było kryć po kątach. Stąd były kościoły okrągłe, czy u nas jest trójkąt, prawda? Także nie ma się gdzie chować. Chociaż ludzie lubią mieć taki jakiś kącik też. Dlatego konfesjonały ustawia się gdzieś tam w takich miejscach intymnych bardziej, ale architektura kościoła powinna kierować na ołtarz. Wszystko powinno być skierowane do ołtarza, do Najświętszego Sakramentu. To samo na przykład grób, dekoracja grobu, szopki. To nie powinno być skierowanie uwagi i całej dekoracji na figurę, tylko na Najświętszy Sakrament. To wszystko powinno kierować tam. Szopka to samo. Kierować uwaga powinna się na to, co jest istotą tej szopki. Dlatego ja lubiłem robić kiedyś na przykład szopkę przy głównym ołtarzu. Powiązanie jednego z drugim. Nie żeby przysłonić ołtarz, bo przecież ksiądz był widoczny przy ołtarzu, ale prowadzenie do Chrystusa, to jest przypomnienie tej tajemnicy, która się dokonuje. W tej chwili na ołtarzu, Higedenurg, w tej chwili. To samo jeśli chodzi o grób. Jest monstrancja, ale cała dekoracja powinna iść do Chrystusa Eucharystycznego, do tej rzeczywistej obecności, nie do figury gipsowej. Już w tych językach nowoczesnych, nowożytnych się wiele dokumentów ukazuje, ale łacina jest, że tak powiem, źródłem. Ucząc się na przykład francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, portugalskiego, to bazuje w jakiś sposób na łacinie. Jest bardzo dużo właśnie tych zamienników, czy podobieństw. Także szkoda, że łacina poszła trochę tak na bok. Zresztą nas porządnie łaciny uczyli w seminarium. Także myśmy, mnie najłatwiej by się było porozumieć w języku łacińskim gdzieś tam. Jak jadę w świat, czy w kościele, czy gdzieś, to po łacinie. Wdzięczny Bogu jestem za życie, za kapłaństwo, za dobrych ludzi, a na drodze mojego życia było tak wielu dobrych ludzi, że czułem się i czuję się w dalszym ciągu potrzebny. Nawet teraz, kiedy jestem na aucie, to czuję się potrzebny. Siedzę tam w tej mojej dziupli bez przerwy i zawsze, dzień w dzień, zawsze ktoś jest. Także to jest ta wielka łaska, żeby człowiek czuł się potrzebny, dokąd może. Żeby nie być takim bezużytecznym narzędziem w rękach Bożych. A przesłanie, życie będzie niosło, a przede wszystkim wierność Bożym przykazaniom. Wierność Bożym przykazaniom. Bo żadne konstytucje, żadne tam eurowskie i inne, prawda, prawa, one wszystkie powinny wynikać z prawa naturalnego. A prawo naturalne jest zapisane w przykazaniach Bożych. I gdyby tylko ludzie tych 10 Bożych słów przestrzegali, to świat byłby szczęśliwy. Ale mówił, że po to jest prawo, żeby iść na lewo. I człowiek chodzi często na lewo. Takie przesłanie.